Oryginał Rezydenta 4 z jego dziurawą i głupkowatą fabułą należało rozpatrywać jako horror klasy C z bardzo mocnym naciskiem na akcję. Z kolei remake z trochę mniej dziurawą i głupkowatą fabułą jest wysokobudżetowym akcyjniakiem z mocnym naciskiem na straszenie i obrzydliwe sceny. Siadajcie i słuchajcie. Zanim jednak zaczniemy, mocno sugeruję obejrzeć streszczenie wydarzeń z oryginału. Link powinien się właśnie pojawić, ale wrzucę też w opisie. Będzie kilka nawiązań do pierwowzoru i żeby być, jak to mówią za oceanem, na tej samej stronie, wypadałoby się z nim zapoznać. Będziecie też mogli porównać i ocenić klimat, której wersji bardziej wam odpowiada. Skoro już siedzicie i słuchacie, to zaczynamy. 6 lat po wydarzeniach z Raccoon City, Leon dostaje od prezydenta Stanów Zjednoczonych propozycję nie do odrzucenia i jest wciągnięty do elitarnego zespołu ludzi do zadań specjalnych. Pod okiem Jacka Krausera staje się maszyną do zabijania, jest najlepszym z najlepszych w swojej jednostce. Jako uczeń z czerwonym paskiem na świadectwie jest wyznaczony do odbicia uprowadzonej córki prezydenta i wysyłają go do Hiszpanii, gdzie jej potencjalny pobyt wskazały zebrane informacje wywiadowcze. Więc teraz tak. Co to znaczy, że nie mógł odmówić wstąpienia do tego specjalnego oddziału? Jest aż tak mało asertywny, czy co? Na jakiej zasadzie został tam zwerbowany? Był zwykłym policjantem, który technicznie nie był nawet jednego dnia na służbie. Sam fakt, że przeżył wydarzenia z miasta Szopu, wystarczył? Ta jednostka, do której go wciągnęli, była tak tajna, że nie miała nawet nazwy? Był już na jakichś misjach w terenie, czy po prostu na testach zdobył maksymalne wyniki i to wystarczyło, żeby wysłali go na misję odszukania córki prezydenta? Nawet jeżeli był wymiataczem, to dlaczego wysłali jedną osobę na tak, no bądź co bądź, ważną misję? Nie wiadomo. Z jakiegoś powodu też w obu wersjach nigdy nie pada wprost, że akcja dzieje się w Hiszpanii. Wszyscy wiedzą, że to Hiszpania, ale jak jest mowa o miejscu, gdzie natrafiono na ślad uprowadzonej córki prezydenta, to zawsze jest określenie państwo gdzieś w zachodniej Europie. Na miejsce Leona wiezie dwóch policjantów z pobliskiego posterunku. Dopytują, po co przybył w tak upiorne miejsce, a ten odpowiada wymijająco, że kogoś szuka. Ma to więcej sensu niż w oryginale, gdzie wprost mówi, że szuka zaginionej córki prezydenta. Wtedy kryptonimem Leona było słowo dyskrecja. Tamci kontynuują, że w lasach co chwilę ktoś znika, nawet niedawno jacyś turyści zaginęli bez śladu, no i tak fajna ta hiszpańska policja, taka niezaskuteczna. Nie wierzę, że nikt nie zauważył i nie sprawdził pobliskiej wioski, jeziora i ogromnego zamku w okolicy w poszukiwaniu tych zaginionych ludzi. Jeden z policjantów musi iść na stronę. Coś słyszy w krzakach i oddala się w stronę wcale nie wzbudzającej obawy chaty, nie informując o tym przez krótkofalówkę swojego partnera. Ten w sumie też ma wywalone jajca na swojego kumpla, bo każe Leonowi go poszukać, a sam zostaje w aucie. Widzenie peryferyjne Leona jest w dupie i nie zauważa wieśniaka stojącego tuż za drzwiami. W remake'u w końcu nauczył się hiszpańskiego, bo w oryginale porozumiewał się jak Polak za granicą, czyli mówił w swoim języku, tylko wolniej i wyraźniej i wszyscy cię rozumieją. Miejscowy chłop stwierdził, że ma za mało mięsa w zupie i... Jednak będzie dziś danie wegetariańskie. W piwnicy słychać krzyki. Leo podnosi kluczyk upuszczony przez chłopa i leci to sprawdzić. Ma złe przeczucia. Niestety tak się kończy sikanie na dworze, kiedy jest zimno. Okazuje się, że warto jednak używać radia, żeby się komunikować. Jednak jest już za późno. Jakaś banda wbiła do chatki, więc Leo ucieka na piętro. Teraz mi pomóżcie, bo nie wiem, co jest głupsze. Fakt, że porywacze wielkim czerwonym okręgiem zaznaczyli, gdzie przetrzymują Ashley, zostawili jej zdjęcie i inne wskazówki, że to na pewno jest ona, czy może jednak głupsze jest to, że tajny agent Leon Scott Kennedy i jego partnerka Ingrid Hannigan oboje wykonują tajną misję z ramienia Departamentu Obrony Narodowej i samego prezydenta Stanów Zjednoczonych i pomimo nadanych kryptonimów, w razie jakby ktoś ich podsłuchiwał, rzucają w eter swoje prawdziwe nazwisko i cel misji. Leon, wiemy, że Baby Eagle to Ashley, nie musiałeś tego mówić przez radio. I on serio był najlepszy w swojej jednostce? Dobra, nieważne, bo wieśniaki wpadają do pokoju. Leon wyskakuje przez okno, robi fikołka i dociera do wioski, gdzie sezon grillowy jest w pełni. Banda, zauważywszy Leona, chce go dorzucić na ruszt. Jest nawet kucharz.
Kto przy pierwszym podejściu tak nie skończył, niech pierwszy rzuci klawiaturą. Wieśniaki jednak uspokajają się na dźwięk dzwonu i idą grać w bingo do kaplicy i zamykają za sobą drzwi. W trakcie szukania klucza do kaplicy, Leo uwalnia Luisa i spotyka sołtysa tej wiochy, Mendesa. Wieloletnie ciągnięcie pługa własnymi rękami opłaciły się i pokonuje Leosia jednym ciosem. Wszczykuje mu też pasożyta, którym zainfekowani są wszyscy dookoła i przykuwa go i Luisa łańcuchem. Chłopaki jednak nie są miękkim robieni i się bez problemu uwalniają. Dalej spotykamy najbardziej znanego na świecie szmuglera, który kupi wszystko i sprzeda nawet swoją matkę za odpowiednio wysoką cenę. Miły gość. Później Leo trafia do domu Mendesa. Przerywa jednemu wieśniakowi w czytaniu składu papieru toaletowego i rozwiązuje jedną z niewielu zagadek, ale też umówmy się, że Rezydent 4 zagadkami nie stoi. Po zdobyciu klucza do kaplicy wpada gospodarz domu. Jest wkurzony, bo ktoś nie wytarł butów przed wejściem do jego domostwa. O mało nie zabija Leona, ale zauważa, że pasożytowi, którego wcześniej wstrzyknął, jest miło i cieplutko, więc zostawia go w spokoju. Pojawienie się Ady tutaj było troszkę na siłę i niewiele wniosło. Może jak ktoś nigdy nie grał w czwartą część i pamięta, jak Ada zginęła pod koniec dwójki, to dla takiej osoby będzie to zaskoczenie, no ale umówmy się, każdy grał w Rezydenta 4. Na zewnątrz chaty słychać skamlanie. To pies, który wpadł w sidła, chociaż dla mnie to bardziej wilk, no ale okej. Leo zabija tylko czarne psy, więc tego pieska ratuje, bo ten jest biały. Leo jest rasistą? Take care of yourself, buddy. Jest klucz, trzeba wracać do wioski. Konia z rzędem temu, kto wyjaśni w jaki sposób i po co ktoś wysadził tę wieżę. Oprócz samego efektu wizualnego, absolutnie nic to nie wniosło do fabuły. Kaplica jest bardzo urokliwym miejscem. Są świeczki, mgiełka, kilkadziesiąt czaszek, w tym jakaś nienaturalnie duża. Tak jak wspomniałem wcześniej, jakim cudem nikt nie sprawdził tej wiochy, skoro w najbliższej okolicy znikali ludzie. Wieśniaki nawet nie starały się ukrywać szczątków ludzi. No nieważne. Leo dociera do kościoła, który był zaznaczony na mapie i który jest zamknięty na cztery spusty. Gdzie jest klucz? Gdzie się można dowiedzieć, skąd wziąć klucz do kościoła? W jedynym otwartym pomieszczeniu z boku kościoła. Wszystko zaznaczone jak na dłoni. Jaki fart. Czyli marsz nad jezioro. Mają tutaj super punkty widokowe na całą okolicę. Można obserwować, jak karmią ryby. Widać wcale nie mroczne zamczysko i dalszą drogę, gdzie jest klucz do kościoła. W łódce nie ma paliwa, więc trzeba je zdobyć. Żaden problem. Tylko gdzie Leo schował ten wielki kanister? Pewnie tam, gdzie trzyma pistolet, strzelbę, karabin, wyrzutnie rakiet i ziółka leczące. No ale nie ma się co czepiać. W przeprawie przez jezioro przeszkadza ta wielka ryba, której trzeba zrobić akupunkturę harpunami. W łódce ewidentnie widać 4 sztuki, ale spokojnie można tych harpunów rzucić i 40. W końcu ryba idzie spać z rybkami, w sensie, że umiera. Leo też pada, ale budzi się po 3 godzinach. Ciekawe, że ta przeciekająca łódź nie zatonęła w tym czasie, ale nieważne. Pasożyty ewoluują i chcą się przywitać. Od tego momentu z głów niektórych przeciwników będą wyskakiwały te macki. Klucz do bramy kościoła jest zablokowany i potrzebne są 2 głowy z postumentów ukrytych nieopodal. W sumie słowo ukryte jest tutaj mocno nad wyraz, bo tuż obok miejsca, w którym mają one być umieszczone, jest mapa z zaznaczonymi dokładnymi punktami, gdzie są cudzysłów ukryte. Kolejna zagadka. Szukanie namalowanych symboli na ścianach i wbijanie odpowiedniej kombinacji. Obie głowy na miejscu, klucz zdobyty, więc można ratować Orlątko. W drodze powrotnej Leo dowiaduje się, do kogo należała ta wielka czaszka w kaplicy w wiosce. Najwidoczniej wyhodowali więcej tych wielkoludów. Nie czas na zastanawianie się nad tym. Czas, aby ta cięciwa zatańczyła tango. Bycie w zgodzie z naturą popłaca i na pomoc przybywa uratowany wcześniej pies. Wilk.
Odwraca uwagę stwora, żeby Leo miał czysty strzał w pasożyta wychodzącego z pleców stwora. Pamiętacie, co Leo mówił na początku? Że chce zapomnieć o tym, co się stało w Raccoon City, o tych wszystkich zabitych, niewinnych ludziach. Najwidoczniej wyszedł z założenia, że zespół stresu półrazowego leczy się wchodzeniem w jeszcze większą traumę. A wiecie, co może wywołać jeszcze większą traumę i koszmary do końca życia? Nie zasubskrybowanie tego kanału. Więc klikaj teraz ten czerwony guzik. W kościele po rozwiązaniu kolejnej zagadki, która zajmuje 45 sekund, uwalniamy Ashley. Widać, że czekała na Leona, bo jest czyściutka i w pełnym makijażu. Zupełnie inaczej niż na zdjęciu, które znalazł Leon na początku. O, na tym tutaj. Okazuje się, że tajemniczy ktoś czyta w ich myślach. Kontroluje telepatycznie wieśniaków, którym każe złapać Leona i Ashley. Czyli Sadler, bo tak ma na imię ten tajemniczy ktoś, wie, gdzie oni są, wie, że Leon uwolnił Ashley, jednak to połączenie telepatyczne będzie działało bardzo wybiórczo, bo raz będzie znał ich położenie, a raz nie. Poza tym, jak długo rozwija się pasożyt? Bo chyba u każdego osobnika inaczej, skoro Ashley została zainfekowana dużo wcześniej niż Leon, a wygląda świeżo i nic nie wskazuje na jej przemianę. No nieważne, bo trzeba uciekać z kościoła. Hannigan wysyła śmigłowiec, który ma podjąć Leona i Ashley. Mają spory kawałek do przebycia, pogoda się pogarsza, więc trzeba się uwijać i być ostrożnym. Po przebiciu się przez wioskę, naszą parkę uciekającą przed motłochem ratuje Louis. Barykadują się w chacie. Przedstawiają się sobie nawzajem, tym razem Louis nie wspomina nic o wkładach balistycznych Ashley, jak to miało miejsce w oryginale, i muszą odpierać falę wrogów. Ostatecznie dziewczyna znajduje drogę ucieczki i cała trójka uchodzi z życiem. Pasożyt w ciele Ashley przeszedł do kolejnego stadium rozwoju i ta zaczyna kaszleć krwią. Louis mówi, że na wczesnym stadium pasożyta można usunąć operacyjnie. Pokazuje bliznę na swojej piersi, no chyba nie kłamie. Mówi, że im pomoże, jednak nie mówi jak, nie mówi dlaczego, po prostu mają mu zaufać. Za zakrętem spotyka Adę. O ile w oryginale w swojej wieczorowej sukni z głębokim rozcięciem na nodze i głosem pani z seks telefonu pasowało do tego przerysowanego świata, tak tutaj w tych cieniutkich szpilkach trochę odstaje od poważnego tonu remake'u. Niemniej cieszy, że Japończycy nadal robią przyjemne dla oka postaci kobiece w grach. Prawda, Abby? Ma ona układ z Louisem. On ma dostarczyć jej jakiś bursztyn, w zamian ona zabiera go stąd. Obiecuje, że na pewno dotrzyma swojej części umowy, jednak najpierw musi zdobyć coś jeszcze. Tak swoją drogą, co w tym czasie robi Leon i Ashley? Louis musiał gadać z Adą dosłownie kilkadziesiąt metrów od nich i wystarczyło, żeby ruszyli chwilę po nim, żeby zobaczyć Adę stojącą na wielkim kamieniu. Ale nieważne. Hannigan mówi, że helikopter przez warunki atmosferyczne nie może po nich przylecieć i tyle. Więc na razie lecą przed siebie bez większego planu. Żeby przedostać się dalej, Leo musi zdobyć korbę i pokonać dwie typiary z piłami mechanicznymi. Wydaje mi się, że zwykłe odsunięcie się byłoby skuteczniejsze i bezpieczniejsze niż odbicie się nogą od drewnianej ściany, którą właśnie kroją dwie piły mechaniczne. No ale okej, Leoś chciał zrobić fiflaka, no to zrobił. Pozer. Z deszczu pod rynnę, bo po otwarciu bramy zdobytą korbką nachodzi ich wójt Mendes. Zawija na kokardkę stalowe pręty i goni naszą dwójkę. Na szczęście ma chore kolana, łupie go w krzyżu i porusza się wolno, więc Leo i Ashley uciekają bez problemu. Ale tylko na chwilę, bo kawałek dalej wpada jak ten zły do chaty, do której wszedł Leon. Dowcipaski naszego chłoptasia nie działają tutaj, bo Mendes nie zna się na żartach, więc trzeba walczyć. Mendes z ponad dwumetrowego chłopa zmienia się w czterometrową poczwarę. Po kilku strzałach wypada mu dysk w kręgosłupie i trzeba ubić skaczący tors. Tutaj też nie ma większej filozofii. Unikać ataków, strzelać w niego albo w wybuchające beczki, kiedy je weźmie w łapy i pada. W oryginale jego sztuczne oko służyło jako klucz. Tutaj Leon po prostu sobie je zabiera na pamiątkę. Każdy chce mieć jakąś pamiątkę z wakacji, niekoniecznie musi to być magnes na lodówkę. Ashley wybija okno, wydaje się, że może być partnerką Leona, hashtag odklejka, i w końcu docierają do zamku. Po tym, jak most się za nimi uniesie i zamknie ich w środku, Leon mówi, że na szczęście są bezpieczni. No nie wiem, czy bycie zamkniętym i odciętym w jakimś zamczysku jest bezpieczne, no ale okej. To on jest specjalnie wyszkolonym agentem. Dalej Louis mówi, że znalazł lek, który spowolni rozwój pasożyta i że spotkają się w głębi zamku. Jak Louis dostał się do zamku? Skąd wiedział, że Leon i Ashley tam dotarli? Nie wiadomo. Mamy pokaz nowego przeciwnika. Większa wersja ciekawskiego pasożyta. Na tego trzeba uważać, bo może się to skończyć tak.
nawet przy pełnym zdrowiu. Chyba ktoś tutaj nie lubi swojego domu, skoro pozwolił na używanie katapult miotających rozżarzone kamienie. To oni w końcu chcą Ashley żywą, czy nie? Skoro tamci katapultami, to Leon armatą. Ktoś tutaj nie oglądał programów historycznych i nie wie, że po każdym strzale z takiej armaty załadowanie prochu i kuli robiło się od przodu, no ale okej. Tutaj mamy średniowieczną armatę automatyczną. Po przedostaniu się przez dziedziniec poznajemy właściciela tego przybytku, Ramona Salazara. Najwidoczniej o swój rodzinny zamek dba tak samo jak o swój wygląd i dlatego zezwolił na rozwalanie go katapultami. W oryginale miał 20 lat, teraz wygląda na dużo starszego i jedynie możemy strzelać, że teraz ma jakieś 120 i jest w trakcie rozkładu. Mówi, że Leon ma oddać dziewczynę, a ten, że nie odda, Ramon, że ma oddać, Leon, że nie i tak się przepychają jak w przedszkolu. Salazar się w końcu obraża i sobie idzie. Jednak ujawnia, że Ashley jest kluczem do ich planu przejęcia świata. Do tego jeszcze wrócimy, bo ich plan to też niezły bubel. Leo i Ashley zwiedzają zamek. Brakuje trochę kobiecej ręki, ale jest miło. W lochach jest przykuty ten kolega. Nie widzi i kieruje swoje ataki w kierunku, z którego usłyszy dźwięk. Słaby punkt ma na plecach, więc trzeba go po cichu zachodzić od tyłu. Pojawiają się też troszkę bardziej skomplikowane zagadki, jednak nic, co by zaburzyło tempo gry. Wiecie, czym jest ta czarna woda? Ona powoduje przyspieszenie wzrostu pasożyta w ciele nosiciela i najprawdopodobniej sama zawiera jaja pasożyta. W jednej z notatek, którą znajdziemy, jest wzmianka, że latające owady, na które trochę później natknie się Leon, powstały po tym, jak ta woda została wlana do macicy kobiet. Ciężko się zrobiło, co? Dalej Ashley ma kolejny atak i kontrolę nad nią przejmuje Sadler. Wyprowadza dziewczynę za bramę, która się zamyka. Ta przestraszona tym, co się stało, ucieka. Ta scena zastąpiła jedną z najgłupszych scen w historii multimedialnej rozrywki. W oryginale Ashley wpada w najmniej prawdopodobną do wpadnięcia pułapkę. Ale to zapraszam do mojego streszczenia oryginału. Link w opisie. Leon zostaje sam i łączność z Hannigan się urywa. Warto już teraz wspomnieć, że łączność urywa się tylko z bazą, bo Louis i Ada będą sobie dzwonili do Leona, jak tylko ich ochota najdzie. A propos Ady, Leo ma z nią bardzo widowiskowe spotkanie po latach. Widać, kto jest górą. Ada mówi, żeby odszedł i zostawił dziewczynkę, bo jest i tak stracona. Najwidoczniej nie wie, że Leon też jest zarażony. Jednak coś z jej szonowatego charakteru zostało i obiecuje to inne, specjalne powitanie, na które Leo na pewno liczył. Jednak kiedy nasz chłop też się odwrócił, żeby rozpiąć rozporek, ta znika. Narobiła smaku i uciekła. W następnym odcinku. Ale kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. I Ashley już nie była smutna. Ale że ma dłonie ze stali, chwyta się łańcucha i nie zdziera sobie skóry aż do kości. Czy to narzędzie dla samobójców? No chyba tak, bo innego zastosowania i sensu tego ustrojstwa nie widzę. Rzucili się z zamiarem przejęcia świata, a ledwo co przejęli, to tę małą wiochę na zadupiu Hiszpanii. Sadler też najwidoczniej ma coś innego do roboty, albo zabrakło mu many, bo też nie sprawdza telepatycznie, co się dzieje w więzieniu. I kto teraz jest czyim ministrantem? Osmund?